Drodzy, choć od zakończenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej minął już miesiąc czasu, to jak widać niebo nad Polską ciągle płacze. Ale już tak mówiąc poważnie, sport naprawdę wywołuje niesamowite emocje. Ja pamiętam, że nie tylko w trakcie meczów piłki nożnej, ale w trakcie meczów piłki ręcznej, kiedy Polska grała z Danią na Mistrzostwach Świata, no kiedyś wyłączyłem telewizor, nie byłem w stanie dalej oglądać. Ale emocje to nie tylko sport. W Piśmie Świętym mamy zawartych bardzo wiele emocji, opisujących emocjonalne wydarzenia. Również jeden z listów, a takim jest na pewno list apostoła Pawła do Galacjan, powstał, nie chcę powiedzieć, że pod wpływem emocji, ale emocje grają w nim bardzo ważną rolę. Otóż zbory w Galacji, które uwierzyły Ewangelii, które tak bardzo optymistycznie i z zaangażowaniem poszły za zwiastowaniem Ewangelii o tym, co Jezus Chrystus uczynił dla człowieka, dały się potem odwrócić do zwiastowania mówiącego o obowiązkach, o zakonie, o uczynkach. Kiedy ta wieść dociera do Pawła, Paweł jest wstrząśnięty, przerażony i w sposób emocjonalny pisze list do Galacjan. Ale pomimo emocji, Paweł wie, że emocje nie są najważniejsze. Dlatego w tym liście Paweł próbuje zebrać to, co dla niego jest najważniejsze. I dzisiejszy fragment, który czytamy, jest takim podsumowaniem tego, co dla nas uczynił Jezus Chrystus. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakona, tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Niesamowicie ważna rzecz, którą Paweł przekazuje Galacjanom, ale też przekazuje nam, byśmy wiedzieli, co dla nas uczynił Jezus Chrystus. Byśmy krocząc przez ten świat nie szukali zbawienia w uczynkach, w różnego rodzaju dziwnych pobożnościach, ale szukali Jego źródła tam, gdzie ono jest. W zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, bo On usprawiedliwia nas i On czyni nas współdziedzicami Królestwa Bożego.